W dzisiejszym odcinku jesteśmy na skoczni, ale tym razem po tej skoczni będziemy zjeżdżać. Wszystko będzie polegało na tym, że będziemy ślizgać się właśnie z tej skoczni i taki kolor, do którego dojedziemy i go przejedziemy, takiego koloru broni będziemy mogli używać. Czyli dajmy na to. Jedziemy, jedziemy i zatrzymamy się na przykład na fioletowym, to nie dostajemy fioletowej broni, a dostajemy broń niebieską. Dlatego, że musimy ukończyć pewien etap, żeby otrzymać dalszy kolor broni. I oczywiście w dzisiejszym odcinku nie jesteśmy sami z Ewelą, ponieważ jest z nami Kaspol oraz Reju. Siemano. Siema. Czołem. A jak chcecie, żebyśmy wam udostępnili tą mapkę, zostawcie 3000 łapek w górę pod tym odcinkiem, no i oczywiście wpisujcie, gdzie mamy nasz kodzik Grafa. No tutaj się teraz wyświetla kod Ewela, wpisujcie do sklepu, żebyśmy mogli budować takie mapy. No i słuchajcie, wszystko polega na tym, że mamy oczywiście 3 rundy jak zwykle i tym razem są to losowe przedmioty. Tutaj ja zaraz zbiorę wszystkie te przedmioty i zrobimy wielkie losowanie broni, o które będziemy grać. Także ja tutaj podnoszę wszystkie te przedmioty, wyrzucam te, żeby tu nie było ustawione i pierwsza zaczyna Ewela. Jakby co, w razie czego? Rafał, ty jesteś trolem. Tutaj zobaczcie, ja maksymalnie czuję, że dojadę zielony, niebieski, czyli albo łuk, albo Tommy. Ej, to miganie jest fajne, także już bym wolała chyba na zielonym się zatrzymać niż na niebieskim. Także Ewela walczy tutaj o niebiesko, o niebieski łuk, o fioletowy tutaj kombat, chyba to się kombat, o, bojowy karabin szturmowy, tutaj takie coś i mityczne. Także jeśli Ewela dojedzie do samego końca, zgarnia mityka i umówmy się jeszcze w ten sposób, że jedna łapa w górę pod tym odcinkiem, to Ewela właśnie za każdym razem, gdy zostawicie łapkę, spadnie z tej skoczni. Ej, Rafał troluje, ja wam teraz pokażę, jak ta skocznia wygląda od góry. Zobaczcie, jak to jest zbudowane kozacko, także musicie zostawić łapkę w górę tutaj dla Rafała za to, że on tutaj poświęca czas i buduje to. I uwaga! Ja nie, wiecie, że ja nie nienawidzę żadnych deadrunów, żadnych takich do przychodzenia. No już się zatrzymałam, jak to jest możliwe? Ja tego nie zrobiłam specjalnie, żebyście nie myśleli. Ja tego nie zrobiłam specjalnie, zatrzymałam się na zielonym jak coś i mam to migana. Ja tego, nie zrobiłam specjalnie jak coś. Ale zatrzymałaś się na zielonym, to znaczy, że nie przeszłaś zielonego. Aha, czyli ja mam szansę. Ale mamy po 3 zjazdy, ja jeszcze tego nie powiedziałem. Ewela, wraca i najlepszy zjazd się zalicza. Nie poszło mi zbyt dobrze, ale ja dopiero to, wiecie, pierwszy raz zjeżdżam, także muszę tutaj obcykać, jak to się robi. Muszę bardziej prawej strony. Dobra, jedziemy. Drugi raz. Ej, mnie tak to stresuje, ja nie lubię takich rzeczy. Mi się całe ręce... Oj, znowu się zatrzymałam tak na trochę... Dobra. Znowu szare. Bo Ewela się strasznie zawsze denerwuje. Jak wygrała Mistrzostwa Świata, to Mistrzostwa Świata to są dzisiaj piłki nożnej, bo wtedy to nagrywamy. To dobrze, że chyba tutaj, wiesz, wczułam się w odcinek, a nie na odwal się. Dobra, jadę trzeci raz. Dobra, powiedzmy, że zatrzymał. Nie, nie gram z wami. Mam szarą broń. A więc moja kolej na zjazd. Miejmy nadzieję, że dojedziemy na sam dół, więc powolutku, powolutku i zjeżdżamy. Więc powoli, powoli zjeżdżamy, zjeżdżamy. Mamy zielone już. Idziemy, idziemy dalej. Już przeszliśmy zielone, mamy niebieskie. Teraz jesteśmy na fioletowym terenie. Spadamy, spadamy. Mamy złote już, ale jest coraz trudniej. Złote, złote, bokiem, bokiem i mamy, na sam dół zjechaliśmy. No chłopco mityczne od razu ma, to chyba nie ma sensu, żeby on zjeżdżał jeszcze raz, no nie? Jazdę, nie mogłam pierwszego poziomu przejechać, on na sam dół przejechał. Jak to jest możliwe? W ogóle ja tutaj też zabieram broń i zobaczymy, jakaś tutaj za chwilę podmieni, bo to wszystko zależy od tego, jaką wy będziecie mieli broń. Jak oczywiście zrobicie tak jak ja, że będziecie mieć szare. O, macie na przykład węgiel zamiast broni. Okej, w takim razie teraz Kaspol, także Kaspol, wychodź tak na górę. No to lecę. Zielone, uwaga. No nie, wypadłem pod koniec zielonego. Węgiel, węgiel, dobrze. Także na tą chwilę ma szare, bo musi przejść dany poziom. O tym musimy pamiętać, no bo wtedy by nie było sensu przechodzić do tego momentu. Wy się śmialiście ze mnie po prostu i tutaj dlatego tak jest. Próba numer 2. Jestem na zielonym. Na niebieskim. Fioletowy. Złoty. Daleko. O kurde. A, zestresowałem Kaspola. Dobra, jeszcze jedna próba. Ej, a tam da się jakoś, żeby wolniej się jechało, w jakoś zwalniacie, czy nie? Ja mam pewną taktykę, więc no. Aha. Ale nie powiem. Więc lecimy. Obym zgarnął chociaż złotą. Ale o, jestem już na niebieskim. Zjeżdżam dalej, jestem na złotym, na legendarnym.
No i znowu spadam na legendarnym. Wiecie, że to jest najłatwiejszy poziom i wiecie, że jak ja mam czarę, to co będzie dopiero w drugiej i trzeciej rundzie? Spadniesz z samej góry po prostu tego. Węgiel dla Eweli. Bojowy karabin dla mnie. Jeszcze powiem Ewela, bo jeżeli masz szare bronie, a my będziemy mieć na przykład złote, ale będziemy mieć same snajperki albo jakieś M-ki, a ty zdobędziesz pompę, to wtedy masz przewagę. Właśnie, albo mogę was węglem walić po głowie. Ej, w sumie tu też trzeba dobrze przemyśleć, o co się walczy, bo być może nie opłaca się walczyć po ten mityczny przedmiot, chociaż po niego się opłaca, ale musimy patrzeć, co tutaj jest w razie czego, żeby na przykład lepiej zdobyć zielonego Tomigana, więc nie do końca może nam się opłacić zjazd na sam dół. Teraz jest moja kolej, ja lecę po mityczne, no przynajmniej się postaram. Zeskakujemy sobie tutaj od lewej strony, prawa, lewa, środek, cały czas, aha. Dobra, czyli zielone, jak na razie. Czyli Tomigan. Tomigan jest fajny tutaj z tych broni. W sensie na zielonym stanąłem, to jeszcze nawet nie zielone, tylko szare. Okej, wchodzimy na drugi skok i teraz mi się wydaje, że powinienem przejść to zielone przynajmniej. Przynajmniej mam taką nadzieję. Później jak będzie tam mgła, to będzie jeszcze ciężej. Dobra, lecimy powolutku, powolutku, powolutku. Dobra, zielone jesteśmy za. Niebieskie też już jesteśmy. Okej, fioletowe. Lecimy w lewą stronę, ja w prawo i byłem tak blisko. Czyli z czego spadłem? Fioletowe masz, minigana. Przechodzimy trzeci skok, mamy minigana. To być może on się będzie bardziej opłacał, żeby tutaj przyspamić, no nie? Więc ja chyba, dobra, ja tego minigana zostawiam, spadam. Wystarczy mi minigun z tej rundy. Także dla mnie minigun, niby to jest minigun z ubocza, ale i tak jest dobry. A ja mam właśnie bojowy karabin szturmowy i patrząc na to, jaka teraz jest szara broń, to naprawdę mi się poszczęściło. To ja mam karabin bojowy, szturmowy fioletowej rzadkości. A ja mam pierwotny karabin szturmowy strażnika iglicy. W takim razie pora do przejścia do kolejnej rundy. I słuchajcie, oglądajcie do końca, bo ta trzecia runda po prostu was zwali z nóg. Dobra, runda numer dwa startuje i tym razem dostajemy mgłę, czyli widoczność będzie o wiele, wiele gorsza. Dobra, ja się tego boję. Ja w ogóle nie wiem, wy macie jakieś może klawiaturę, albo jakieś paznokcie ciulowe. A, dobrze, jadę! Nie, już ostatni klocek mi został! Podejście numer dwa. Dobra, jadę. O. Dobra, może się teraz uda? O kurczę, znowu na ostatnim klocku. A co jest ten... zielone, a to Migan, dobra, czyli... Nie, Ewela. Bo mamy nową rundę, nowe bronie i właśnie nie popatrzyłaś sobie, o co warto walczyć. W sumie wszystko jest fajne, więc to nie ma znaczenia. Ewela, skup się. Nie odzywam się teraz jak coś. I full skupienie. Muszę przejść. Jak ja nie przejdę do zielonego tutaj w dzisiejszym odcinku, to... Jezus, no nie! Ej, jak coś, to ja to znowu zrobiłam specjalnie, bo ta broń mi się podobała. Ale trzymajcie za mnie kciuki, żeby w ostatniej rundzie udało mi się chociaż przejść do zielonego. Możecie napisać w komentarzu serduszka dla Eweli, a teraz Reju. Reju pewnie znowu przejdzie do końca. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że może dojdę do samego końca, więc powolutku schodzimy i zjeżdżamy. Dobra, przechodzimy już na zielony teren. Zjeżdżamy. Oho! Dobra, ustabilizowałem to. Jesteśmy już na fioletowym. Zjeżdżamy. I jesteśmy już prawie na mitycznym. I zaś na praktycznie na sam dół zjeżdżamy. Ej, no chłop, widać na snowboardzie. Ty, ale ty się tu zatrzymałeś, a tu trzeba zjechać. Do końca, tu trzeba zjechać dotąd, halo. No, no to co? Nie no, żartuję, dawaj, zabieraj broń. Więc dobyłam mitycznego auga. Będę polować na taktykala. Niebieskiego. Także co? Lecę w dół. Zielony. Niebieski. Fioletowy. Jedzie na... Nie! Rafał! I się nie odzywa i lepiej. No ale ma złote. Mam złote. Ale patrz co jest złote, ty. A ja umiem tego strzelać, haha, no właśnie. Dobra, lecę drugą próbę, jestem na niebieskim. Tam full skupienie chyba. Złote? Róbcie jakiś doping! Gaz, pod! A właśnie chciałem z doping zrobić. Trzecia próba. Lecę. A się nic nie odzywajmy, to dojedzie. Dobra, ja tu przy legendarnym dopiero powiem Kaspol. Aha. Legendarny? Kaspol! Ej, ale tylko ja tam wtedy potrafię przejechać w ogóle. Ty masz jakieś haksy chyba. Ja mam
sztucer, złoty. Teraz moja kolej w ogóle, chyba tak, ja jestem czwarty. Teraz Rafę będziemy trollować, żeby spadał. Ej, właśnie, to ja muszę zobaczyć, o co warto zawalczyć. Na pewno zielone, niebieskie spoko. To fioletowe tak sobie. No najlepszy to by był Tommy Gun Midasa. Oj, to by było mocne, jakbym to miał, bo bym tylko trzymał klawisz i tyle. I oni by padali od razu. No z tą mgłą jest troszeczkę gorzej. Nie jest to jeszcze trzecia runda jest mega ciężka. O, dobra. Jedziemy. Ja tu, chłopaki, jadę cały czas. Ja to przechodzę teraz za pierwszym. Oj, nie przejdę chyba. Chyba nie przejdę. Koinka. Ej, wszyscy chcą, żebym spadł. Co to ma być? Proszę tam o jakichś kibiców. Proszę kibicować. Skok numer 2, ślizg numer 2. Przechodzimy przez środek. No powiem wam, pobijało mnie mocno. Chyba zaliczymy, no bo jadę dalej. Zobaczmy tutaj w lewo. Wybiło mnie strasznie i uwaga. No nie, no ta kula mnie niszczy cały czas. Okej, trzeci skok i teraz się uda. Uwaga, poćwiczyłem sobie tutaj. Co dopiero, powolutku. Dobra. Też mnie poobijało, ale nie zatrzymało mnie samo. Dobra, zobaczmy. Lewo. O, nie. Dobrze. No już było. Ale byłeś na tym ostatnim chyba. No byłem, ale muszę przejść. Tylko czekajcie, który ja byłem? Czyli legendarne. No to... będziesz miał legendarny. Ja nie lubię tej pompy, tak szczerze. To ja bym wolał już bez tej pompy grać. Ja mam taką tutaj, taką broń. Co to jest? To jest pompa chyba, nie? To ja mam sztucer złoty. No ja mam pierwotny karabin szturmowy strażnika iglicy, który jest w rzadkości mitycznej. Okej, zapraszam teraz na rundę numer 3. Zostawiamy mgłę i zobaczcie, co stanie się teraz. Proszę państwa. Wszyscy po ciemku. Jak może nic nie będzie widać, to wtedy mi się uda. Sprawdźmy, jaką mogę mieć szarą broń. Ej, nie jest źle, także tutaj nie obrażę się, jak będę miała szarę. Tutaj mamy taką zieloną pompkę, tutaj też mamy... Ej, same tutaj na blisko rzeczy. Tutaj AWP, nie wiem, czy ktoś by chciał ją, tą ciężką snajpę, wydropić. Pewnie chłopakom się to uda i na koniec tutaj też coś na blisko. Także, no, nie jest tak źle, ale no, wiadomo, chciałabym przejść chociaż raz troszkę dalej. Także trzymajcie za mnie kciuki, bo normalnie tutaj ja już może potu wylałam. Jadę, na razie jadę. Jest! Przeszłam na niebieskie, nie wiecie, jaka to jest radość. Na fioleto, Jezus Maria. Jezus Maria, na kolejne przeszłam. Ja cię kręcę, dojechałam na sam koniec, no chłopaki, no bijcie, brawo. Gratulacje. Na mityczne przeszłaś? Na sam koniec dojechałam. Co? Nie gadaj nawet. Gaspol, to tylko my zostaliśmy. Jako iż mam dwie mityczne bronie, więc teraz wypadałoby zdobyć jakąś pompę, więc zjeżdżamy i może spadniemy na fioletowy teren. To znaczy, dobra. Zatrzymałem się na bloku, niestety. W końcu musiało nie pójść, nie? No przecież nie można wszystkiego przechodzić, tak? Próba numer 2. Teraz miejmy nadzieję, że dojedziemy na sam dół, a przynajmniej może na mityczny... Nie mityczny, na złoty teren, więc zjeżdżamy i trzymajcie kciuki. Więc zjeżdżamy, jesteśmy na zielonym terenie, jesteśmy na niebieskim, fioletowym i teraz dojechać do złotego. No i możemy spać specjalnie i mamy fioletowy przedmiot. A ty nie widziałeś, co jest, się podmieniło za moją broń, bo ja zabrałam. O nie, dobra, nie będę taki, więc pojadę sobie jeszcze raz. Więc zjeżdżamy sobie i ja już wiem, na jakim terenie chcę spać. Więc zjeżdżamy, jesteśmy już na niebieskim terenie i no i spadam sobie i zdobywam niebieską broń. A ja wiem, co było na niebieskim. A dokładnie to był pierwotny shotgun. A nie miałeś fioletowego wcześniej? Dobra, to ja sobie zabieram fioletowy. Przyszła moja kolej na mnie. Ja będę podawać na niebieskie. Lecimy. Pełne skupienie mam. Jestem na niebieskim. Nie, złote, na złotym spadłem. Lecę. Pełne skupienie. Jestem już na fioletowym. Gaspol! Tak? No i znowu spadłem na złotym. Teraz musi się udać. Poleciałem, jestem na zielonym.
No nie, kto to był? Byłeś na złotym, więc masz fioletowe chyba. A, no to tak, no to ja mam spaza. Pora teraz na mnie, jestem ciekaw, jak z tego się zjeżdża właśnie po ciemku. Spróbujmy, no i zobaczmy, czy uda się mi... W ogóle nie wiem, o co tam... O co tam? Dobra, ja cię kręcę, spadłem za pierwszym razem. Teraz zobaczcie, są dwa utrudnienia, przechodzimy sobie przez środek, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, w prawo, w lewo, przez środeczek tutaj, przez okręgi, w prawo, lekko, lekko, w lewo, lekko, w prawo i zobaczmy, co my tu mamy. Tak blisko, no niepotrzebnie się tam ruszyłem, ale ha, nie, bo jeszcze mam jeden ruch. Dobra, to jeszcze nie to złote. Chodzimy i zobaczmy, czy uda mi się w końcu przejść tą mapkę. Lecimy, 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 powolutku, powolutku, pomalutku. I przejdźmy do tego mitycznego. No jak Eweli się udało, jeszcze po ciemku, a mi się nie udało, to jest, widzowie, przypał trochę. Rafał, ty lepiej uważaj, co mówisz. Dobra, no i wreszcie, wreszcie, wreszcie się udało. A więc mamy mityczną broń. Mityczna broń była ta, którą ja przez przypadek wyciągnąłem wcześniej. Mi się udało tutaj wydropić bojowy pistolet maszynowy i normalnie jestem dumna z siebie, ale to pewnie tym, dzięki tym serduszkom, co Rafał kazał wam pisać, także dziękuję. Także ja mam karabin szturmowy bojowy, spaza oraz sztucera. A ja mam strzelby. Pierwsza w klasie fioletowej. A więc teraz przechodzimy do gry i kto pierwszy zrobi 7 fragów, wygrywa gierkę. To pasowałoby mi w końcu, widzowie, wygrać, ale z tym moim lutem to jest masakra jakaś totalna. Zaczynamy ten pojedynek. Tu jest gdzieś Rafał. Lecimy na niego. I Kaspolek. Aha, dobra, podjeżdżamy go. Dobra, leży Kaspol. Ewela znowu, oczywiście, że Ewelę tu mamy, bo kogo by innego. Dobra. Ojejku. Dobra, no 34, dobra, jest 60, jest dobrze. Tutaj jest chyba Rafa. No ja już tu dostaję od kogoś. O, dostał. Snajper. Lecimy na Rafała. Okej, biało, 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 biało. No come on, on miał tak malutko. Zostaw, zostaw. Zrobiłam killa, wow, brawo, Ewela! Ajajaj. Ładujemy go tutaj z tej strony. Dobra, z Ewelą, razem z Ewelą gramy tutaj. To był mój. O, tam jest Kaspol. Jest, zrobiłam drugiego killa! Owa, od góry. Trzeci kill! Ewela prowadzi, dobrze! Nie, nie, nie mogę. Dobra, zawiłem Ewelę. Ej, chyba najlepszy mecz, który mi idzie. Już nieważne, czy wygram, czy przegram. Auć. Ajajaj. Dobra, czwarty. Dobra. Kaspol mnie załatwiam. Idziemy po Rafała. Jeszcze wyżej lecimy. Nie, 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 nie. Na górze jest ktoś. Dobra, leży. Nie mogę. Okej, dostał mocno. No nie, z drugiej strony Ewela, no właśnie, to nie jest takie dobre do końca tu siedzieć. Ła, dobra. No bardzo ciekawe. Dobra, atakujemy Kaspola. Jezu, co mi się dzieje? Tu się biją ostro, dobra, Ewela jest moja. I wchodzimy, 24. 5 fragów już ktoś ma. Tam coś widziałem, jakiś ruch, o. O nie, o nie, o nie. Ej, mamy 5 fragów, jest dobrze. Nie, 4. Nie. Dobra, nieładnie tak Ewelę zabija. Dobra, Reja, trzeba Reja, bo Reju tutaj, on tutaj coś za bardzo wygrywa zawsze wszystko. Chowajmy się. Wow, ty, co jest? O nie, nie miałem tego robić. A więc widzowie, to było na tyle. Zostawiajcie łapki w górę, subskrybujcie kanał, wpadajcie na ten odcinek. No i trzymajcie się na razie, piona!